Dzień dobry. Dzisiaj Vlogmas dzień 10. 14 dni do Wigilii. I otwieramy dzisiaj dziesiątkę. I zobaczmy, co tu mamy. Ło, ciastek. Numer 10 i kalendarz Douglas. I numer 10 tutaj. Wio, 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 znowu jakieś ampułeczki. One, two, three, też firma. I co tu my mamy? 3 ml, ale czego? Hyaluronic Power Serum. Czyli 3-stopniowa face care do twarzy. No dobra, będziemy to wszystko wypróbowywać. Fajny produkt, zobaczymy. Jest dużo serum teraz, mam, widzę, do wypróbowania. Fajnie. Kochani, przyszłam wam tutaj do nas w aleję. Jestem dokładnie na placu Biegańskiego. Tutaj przed nami ratusz i przyszłam wam pokazać właśnie, jak tutaj mamy już ustrojone. I zobaczcie, tutaj jest pierwsza iluminacja, tam za mną taka fajna ramka świecąca. Jeszcze jest dość widno. Mam nadzieję, że mnie dobrze słuchać, bo tu jest dość głośno jeszcze w tej maseczce jestem. Tak, no i tutaj w ogóle zobaczcie, z brzegu mamy taką galerię dobrej sztuki, muzeum. O, tak wam pokażę, tu. A tutaj się buduje taka nowa galeria. Ogólnie tutaj mamy aleję, przede mną Jasna Góra, ale nie wiem, czy dojrzycie, bo jest cała we mgle, zarys tylko. I tutaj obracam się i mamy kościół świętego Jakuba. I to jest właśnie plac Biegańskiego. I tutaj wam pokażę jeszcze jedną iluminację. W zasadzie są dwie. Taka fajna fontanna i kareta, karoca z końmi. No i oczywiście choinka. Podejdę bliżej. I tutaj choineczka całej okazałości. I tutaj ta karoca. Ta karoca mi się podoba mega. Jest bardzo ładna. Podejdę bliżej. Tam jest jakaś kartka. Pewnie, żeby nie siadać, nie dotykać. Zaraz zobaczę. Tak, karteczka, dekoracja, prosimy nie wchodzić. Bardzo, bardzo mi się podoba. Oczywiście będzie to lepiej wyglądało, jak się troszeczkę ściemni, więc może akurat, bo muszę iść w jedno miejsce, może będę wracała, już będzie tak troszkę ciemniej, no zobaczymy. Tutaj ta fontanna, tak wygląda. I napis taki fajny, za nią Częstochowa. Tutaj też na balkonie napis Wesołych Świąt. Z girlandą świąteczną. Także fajnie, fajnie przystrojone. Zobaczymy, czy jeszcze się coś pojawi. Tutaj widzę, przy lampach są takie jeszcze dekoracje, ale na razie to nie świeci. Może to się zapala, wiecie. To jest pewnie podłączone do lampy. Jak zmierzch będzie, to wtedy będzie to się zapalało. Także taka świąteczna Częstochowa. Ja. Powiem wam, że w tej maseczce to jest niefajnie, bo się tak skrapla. Nie można w ogóle
wiecie, nie można w ogóle, o, za mną, te fajne, w ogóle ten, no, kataru dostaje się i skrapla się to wszystko w tej maseczce, także jest mega, mega niefajnie. Dobra, kochani, bo tutaj tak, raz, że jest mega zimno, założyłam rękawiczki, bo mi tak ręce zmarzły, no a dwa, że jest głośno i nie wiem, czy mnie po prostu będzie słychać, bo raz, że szum tutaj od miasta, a dwa, że maseczka. Także do zobaczenia, kochani, pa! Tutaj, kochani, jakbyście byli w Częstochowie, to najstarsza cukiernia, nazywa się Jałowiec, to jest druga aleja, także spróbujcie sobie koniecznie ich wyrobów. Działają, tak jak tutaj jest napisane, od 1941 roku. I tutaj też właśnie na placu Biegańskiego, no praktycznie przy placu, no bo to już jest dalej, to już jest trzecia aleja, ale to jest zaraz tutaj obok, ja stoję teraz na placu Biegańskiego, jest taki słynny mural na bloku. A tutaj Marek siedzi i marznie. Tu jakby ktoś nie rozpoznał, Marek Perepeczko, aktor, dyrektor teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie w latach 1997-2003. A naprzeciwko siedzi, słuchajcie, poetka Halina Poświatowska, żyła w latach 1935-1967. To jest aleja trzecia, ławeczki takie na początku trzeciej alei. Tutaj właśnie dojdziecie prosto na Jasną Górę. I tu siedzi właśnie Marek, a tu Halinka została dosadzona, chyba żeby mu nie było smutno. No i teraz słuchajcie, przyjechałam sobie na pocztę, bo muszę wysłać paczuszkę dla Natalii. Paczuszka jest wygraną w konkursie Wędrująca książka, u mnie na kanale był. No żałuję, że właśnie też, bo parę osób mi pisało, że mało osób się zgłosiło do konkursu. No nie wiem, nie wiem, z czego to wynika. Tyle kanałów i po prostu mało, mało chęci, no nie wiem. Coraz mniej osób te książki czyta, czy po prostu, no nie wiem. Nie jest to jakiś, wiecie, problem duży, no bo trzeba było tylko książkę przeczytać, no i dołączyć tam, wiadomo, parę drobiazgów. No, no jest jak jest. Także wysyłam zaraz jedną na pocztę. Byłam przed chwileczką wam nakręcić te iluminacje nasze świetlne w Częstochowie. Słuchajcie, nie założyłam w pierwszym momencie rękawiczek. Tak mi ręce zmarzły, że masakra, słuchajcie. Później założyłam rękawiczki i tak mi było zimno. Mam takie fajne, cieplutkie. Chyba skórkowe. One są w środku z takim, wiecie, ociepleniem, także fajne. Tutaj mam właśnie pocztę, zatrzymałam się, także idę wysłać paczkę i oczywiście karteczki do was świąteczne wysyłam. No i tyle. Muszę jakieś tam zakupy jeszcze zrobić. I co? Coś wam jeszcze miałam powiedzieć? A o tej maseczce z zakichanej, bo powiem wam, że miałam właśnie tą maseczkę, nagrywałam wam, nie wiem jak to tam wyjdzie, bo powiem, tak jak mówię, ruch samochodów, hałas, wiecie, odgłosy z ulicy, plus maseczka, ta maseczka właśnie nieciekawa, bo zaparowało, wiecie, skropliło mi się tutaj po prostu wszystko i powiem wam, wsiadam do samochodu, chciałam od razu ściągnąć, bo cała po prostu mokra w środku, no beznadziejnie, nie wiem, chyba muszę zainwestować w jakąś materiałową, może jakoś lepiej to będzie, ewentualnie w ten, teraz na zimę w ten, no, jak to się mówi, no nie maseczka, tylko co? No podpowiedzcie, no nie wiem jak to się nazywa, zapomniałam. No zapomniałam. Dobra, no pewnie mi się tam przypomni później. Kupiłam, słuchajcie, co prawda pokazywałam wam też Jałowiec, tą cukiernię taką najstarszą w Częstochowie. Oni mają takie raczej ręcznie robione składniki, ręcznie chyba robione tam pisał, teraz nie pamiętam, na tej tablicy wypisane. I takie, wiecie, z produktów po prostu no takich fajnych, swojskich, nie żadna chemia, tylko takie naturalne. A tutaj właśnie pokazywałam wam, na przebitce kupiłam też pączki z różą ze starej pączkarni, to jest taka bardziej, no to już 1989, ale gdzieś tak
mi zapachniało, a najpierw byłam właśnie przy tej starej pączkarni i mówię, wzięłam, no też te pączki nie są jakieś tanie, ale są świeżutkie, 3,50 chyba ten pączek jeden, natomiast u Jałowca, jak weszłam, słuchajcie, jeden pączek 4,90, no także różnice, coś tam, wiecie, te składniki, coś tam tą różnicę w cenie robi. Dobra, kończę. I coś jeszcze Wam miałam powiedzieć? A, że mówię, dzisiaj włosy nie umyte, ale mam czapkę, także nie musiałam, wiecie, jakoś specjalnie, nie ściągam. Na razie mam taką ciepłą czapeczkę, znaczy ciepłą, no, taką fajną czapeczkę bambusową, także nie ściągam, nie widać, że mam przynajmniej włosy dzisiaj nie umyte. Dobra, do później, kochani, pa!